Tak, dzisiaj wielki wypadek. Niestety Paulo Gonzalez miał wypadek i niestety zmarł. No, straszna tragedia. Ja się z Paulo dobrze znałem, bo to był też ostatni zawodnik, z którym ja się ścigałem na motocyklach, bo to jest, można powiedzieć, ta ostatnia grupa zawodników, którzy jeszcze jakby, on był ostatnim z tym Mohikaninem, który jeszcze się ścigał na motocyklu, bo w tej grupie byłem ja, Marc Oma, Cyril Depré, Lopez, Rodriguez Faria i właśnie Paulo Gonzalez, więc reszta zawodników się przesiadła albo do samochodów, albo skończyła karierę, a Paulo jeszcze dalej na motocyklu cisnął, no i dramat. My to się oczywiście wszystkiego zawsze dowiadujemy na mecie. Na odcinku na pewno widziałem w jednym miejscu, że stały właśnie dwa motocykle Hero, bo on jechał pod patronem zespołu Hero i tylko tyle mogłem przewidzieć, że ktoś się pewnie wywrócił i coś się któremuś zawodniku stało, tylko tyle wiadomo. Na mecie niestety się dowiedzieliśmy o tej tragedii. No ja w 2014 roku miałem bardzo ciężką, ekstremalnie ciężką sytuację, bo pierwszego dnia przede mną wywrócił się zawodnik z Anglii, który niestety miał poważny wypadek i go reanimowałem i też zmarł później. I no to są najgorsze sytuacje, jakie cię spotykają w życiu. Ja nie miałem cięższej sytuacji, w której się znalazłem. I no niestety, no, trzeba trzymać kciuki, żeby jak najmniej takich wypadków po prostu było. No tak, bo to trochę tak jest, że jak jest taka silna na pewno impuls, to pewnie powinno się następnego dnia przestać ścigać, z tego co wiem, że zawodnicy chyba z Hero też się wycofali, więc to też dobrze robi. Ja się nie wycofałem i następnego dnia wystartowałem, więc to był pewnie błąd, bo ja później też miałem poważny wypadek i złamałem kręgosłup. Nie, chyba nie dlatego, może po prostu zbieg okoliczności, wtedy były po prostu też trudne wydmy, źle to słońce padało, więc nie było wszystkiego widać, więc to no niestety zdarzają się wypadki, jest to no, też bardzo, bardzo niebezpieczny sport. Tak, w momencie po tym wypadku, po rehabilitacji, po 6 miesiącach się rehabilitowałem, no to od razu miałem w głowie to, że będę próbował wsiąść do samochodu. No na pewno jest trochę tak, że to jest 11 Dakar, jesteśmy w bardzo niebezpiecznym sporcie, więc na pewno przyzwyczajasz się do różnych kontuzji, do różnych zawodników, więc kontuzje jakby nie straszą, bo większość zawodników, którzy mają kontuzję, myśli o tym od razu, jak długo będzie się ta kontuzja leczyła i kiedy się wraca do sportu, ale niestety poważne wypadki, takie jak śmierć, no to zostają w głowie i gdzieś tam się to mocno gdzieś tam zapisuje w głowie. Na pewno będę myślał, no bo z Paulo się po prostu bardzo dobrze znaliśmy.